ja nigdy nie byłam w kontakcie ze sobą. Jak ja, słuchaj, byłam nastolatką, młodą dziewczyną, zagłuszałam intuicję na każdym kroku. Przytulałam wszystkich ludzi, byłam kompletnie nieobiektywna. Ktoś mi dowalił, to mówiłam sobie, dobra, może następnym razem będzie lepiej. I dopiero naprawdę jako dojrzała kobieta mogę powiedzieć, że zaczęłam świadomie słuchać siebie i czerpać z tego siłę od kilku lat. I na to się nałożyły właśnie kilka przeczytanych książek, terapia, poznanie fajnych ludzi, słuchanie mądrych właśnie rozmów.